Dlaczego on to powiedział? Czy naprawdę jestem taki szkaradny? A może jego podopieczni to modele i modelki? Nie no, bez przesady. Chyba nie jestem aż taki brzydki. Nie wiem. Na początku miałem tak, że sobie pomyślałem, kurde, może trochę przesadziłem z tym mianem największego hipokryty, ale tak teraz widzę, że w sumie bardziej poszedłbym w kierunku ignorancji, po prostu. Pamiętacie może metaforę z grabiami z jednego z poprzednich filmów? Tutaj myślę pasowałaby dużo lepiej. Na początek kilka palących kwestii, które nie dotyczą tylko i wyłącznie pana tak pięknego, że nagrał dla siebie 23-minutową laurkę, ale także jakieś wątpliwości czy form sprzeciwu, które pojawiły się w komentarzach, i mowa tutaj zarówno o osobach, które wcześniej mnie oglądały, jak i o osobach, które przyszły tutaj z zewnątrz. I to są bardzo typowe wypowiedzi, wypowiedzi klisze, dlatego stwierdziłem, że najpierw na nie odpowiem. Jest wolność słowa i każdy może mówić, co mu się podoba, więc po co się czepiasz? No więc skoro jest wolność słowa, moi drodzy, to tak jak czarodziej ma prawo, pełne prawo do głoszenia nawet najbardziej durnych haseł czy poglądów na świecie, i tak samo ja mam prawo do krytyki. Nie mogę go do niczego zmusić, ale jeżeli uważam, że gada tendencyjne głupoty, to mam pełne prawo, żeby się z tym nie zgodzić i podjąć polemikę. Osoby, które rzucają tą kliszą, nie zauważają w ogóle podwójnego standardu, i jeżeli ktoś ma problem z tym, że po nagraniu filmu ktoś może się z czymś nie zgodzić, to może lepiej niech nagrywa siebie, a następnie od razu kasuje albo zostawia na dysku twardym. Zajmij się sobą, tylko na kimś żerujesz i sam niczego nie tworzysz. Po pierwsze, tak, tworzę. Moje filmy mają przede wszystkim charakter rozrywkowy, mają już jakiś wyrobiony styl montażu czy cechy charakterystyczne, mają przede wszystkim bawić, ale też lubię przemycić jakąś wartość. I tak jak już kiedyś wspominałem, jeżeli odnoszę się do jakiejś kwestii, to zazwyczaj głównie dlatego, że faktycznie odczuwam realną potrzebę, żeby to zrobić, zwłaszcza jeżeli ta kwestia jest w jakiś sposób krzywdząca czy mnie po prostu poruszyła. I uważam, że nie możemy dopuścić do sytuacji, w której będziemy absolutnie pasywni wobec wszystkiego, co nas otacza, bo to będzie oznaczało, że damy przyzwolenie i będziemy obojętni wobec totalnej głupoty, fake newsów, chaosu informacyjnego i całej masy innych rzeczy, bo przecież, ale po co w ogóle? To będziesz się... No nie wiem, ja tam nie chciałbym w takim świecie żyć. Z takim podejściem nie tyle co zatrzymamy się w rozwoju, co zaczniemy się po prostu uwsteczniać, a niektórzy nie mają takich skrupułów, żeby nie żerować na głupocie czy nieświadomości. Idąc tym tokiem rozumowania, byliby w tym co robią w 100% bezpieczni. Nie lejemy się maczetami, nie strzelamy do ludzi na ulicy, nie porywamy dzieci i nie robimy jakichś innych porypanych rzeczy, więc dajcie już spokój po prostu. Na początku chciałbym podać kilka faktów, ponieważ uważam, że są one bardzo istotne. Mianowicie mam ukończone dwa kierunki studiów. Pierwszy kierunek to jest resocjalizacja z profilaktyką społeczną, drugi kierunek to jest psychologia. Istotnym też tutaj faktem jest to, iż co dzień prowadzę dwie firmy własne. Pierwsza firma jest to praca psychologiczna z ludźmi, praca indywidualna, grupowa, wykłady, prowadzenie szkoleń. Druga firma natomiast moja zajmuje się tworzeniem ubrań. Na razie wypuszczone na rynek zostały tylko podkoszulki oraz bluzy, ale im dalej las, tym więcej drzew. Jeśli chodzi o moją pierwszą firmę, mogę się pochwalić, tutaj poszczycić, iż uczęszcza do mnie bardzo dużo ludzi, tysiące podopiecznych, bardzo dużo osób, które odniosły ogromne sukcesy dzięki, brzydko mówię, dołożeniu palca przez moją osobę. Jeśli ktoś mnie zna na co dzień, wie, że jestem mega skromnym i naprawdę swojskim chłopakiem. Powiem skromnie, mam bardzo dużo wielbicielek. Pan Goty, nie ma pan u mnie szans. Ja jestem adorowany przez naprawdę atrakcyjne kobiety i one mają u mnie szansę. No pan niestety, pan czy pana kolega z długimi włosami. O! Widzę, że zaczynamy z grubej rury, panie czarodzieju złoty. Chłopaku skromny. Myślałem, że toczymy bitwę na argumenty, a nie o to, kto ma dłuższy siusiak. O, i tutaj też poprosiłem mojego kolegę z podstawówki, żeby mi się dograł. W Stanach aktualnie mieszka. Pierwszą metodą, jaką stosują przygłupy, żeby stworzyć pozor, że są mądrzy, to po prostu zaczynają mówić, jacy to oni nie są wykształceni, nie? I wiecie, są okazje, przy których wspomnienie o tym, jaki ty jesteś wykształcony, jest odpowiednie. I te momenty to są podczas wywiadu o pracę, podczas rozmowy o pracy, albo kiedy chcesz laskę wyrwać z baru, nie? Bo zaimponować kumplom.
Ale są też chwile, kiedy to po prostu się mija z celem. I tacy ludzie właśnie nie wiedzą, jak to wszystko działa. To, że masz dyplom i tak dalej. Nie? W prawdziwym życiu nikogo nie obchodzą twoje dyplomy, tylko liczy się to, co potrafisz zrobić. Mówisz, nie wiem, może to tylko ja, ale mi się wydaje, że jeżeli chcesz wygrać argument, to musisz przedstawić jakieś sensowne kontrargumenty, a nie machać swoim chujowym dyplomikiem, no, na razie sobie. Powiedz mi, co ma do tematu to, że masz ukończone dwa kierunki studiów, dwie firmy, wyrywasz seksy laski i generalnie jesteś spoko ziomek. Psychologia i resocjalizacja społeczna powinny dać ci naprawdę dobre i solidne narzędzia, zwłaszcza, że na pewno mieliście tam jakąś statystykę, metodologię, metodę naukową. Wybacz mi, ale mam takie wrażenie, że te dwa kierunki to ukończyłeś ironicznie, bo nie przejawiasz tego ani w poglądach na temat wychowania, w stosunku do przemocy i tego, jakie niesie konsekwencje, umiejętności argumentacji i dyskusji, ulubionej metodzie docierania do ludzi, czy wreszcie roli obiektywnych źródeł i ich interpretacji. No brawo, świetnie, gratuluję sukcesów, ale tak tylko tutaj wspomnę, że przecież nie prowadzisz żadnej poradni terapeutycznej, a sprzedajesz usługi coachingowe. Oraz koszulki z napisem gówno. Zauważyłem w internecie, że są pewne osoby, które tworzą aż po kilka wideo poświęcone mojej osobie. Zastanawiam się, czy oni się po prostu nie mogą na mnie napatrzeć? Nie wiem. W każdym razie, panowie, nie jesteście w moim typie, to raz, a dwa, no jestem hetero, także przykro mi. Nie sklebiaj tak sobie, po prostu pierdoliłeś głupoty. A jeśli chodzi o zarobek w internecie i tak dalej? Nigdy z internetu nie wyciągnąłem nawet złotówki. Ani za wyświetlenia, ani za reklamy. Ani żadnego typu sposób zarobku. Po prostu ja zarabiam w świecie rzeczywistym. Czy ty tak serio? Jeszcze chwilę temu, dosłownie kilkadziesiąt sekund temu, sam wspominałeś o tym, że sprzedajesz ciuchy w internecie, no i jak nie trudno do tego dojść, sprzedajesz usługi coachingowe. Nawet jeśli sam fanpage i to, co robisz na YouTubie, nie dają ci bezpośrednio zysku, to przecież zyskujesz na tym kapitał społeczny w postaci, nie wiem, zaufania, jakiegoś podziwu, który potem bez problemu możesz przekonwertować. Ci sami ludzie kupują koszulki i chodzą na twoje szkolenia, czy uczestniczą w kursach. Nie oszukujmy się, prawdopodobnie gdyby nie to, co robisz w internecie, większość tych ludzi nie wiedziałaby nawet o twoim istnieniu. Co najważniejsze, to też nie ma niczego wspólnego z tematem, ale prowadzi do błędu poznawczego i pewnie w oczach kogoś dosyć mało rozgarniętego zyskasz, bo właśnie pochwaliłeś się dwoma kierunkami studiów i sukcesami życiowymi. Absolutnie nie ma to nic do rzeczy. Czym się zajmuję na co dzień? Gdzie zarabiam? Kim jestem? Jakie mam wykształcenia? O kwalifikacjach i tak dalej? O moich osiągach, o moich medalach? Nie będę wspominać, bo to jest moja indywidualna sprawa. Ale zostaję hejtowany. To jest konstruktywna krytyka. Tak to się nazywa. Przez pewnego człowieka, który ma 21 lat. Ja bym chciał tu zapytać panie Van Goten. Może tu źle wymawiam, nie wiem. Kim pan jest na co dzień? Bo jak możemy ocenić, mam potężniejsze wykształcenie, ponieważ pan go w ogóle nie ma. Posiadam dwie firmy, pan w ogóle gdzieś pracuje? Nagrywa pan tylko filmiki, które, uwaga, nie wnoszą nic do życia człowieka, tylko są omawianiem słów innych. I teraz powiem panu coś ciekawego. Nie ma takich słów, których się nie da obalić. Jest taki piękny obrazek w internecie. Nawiązuje właśnie do tego, że jakich słów byś nie użył, co byś nie zrobił, jak ktoś chce ci zarzucić, że robisz coś źle, to po prostu ci to kurwa zarzuci. No wiesz, zajmuję się różnymi rzeczami i też nie trudno do tego dotrzeć, mając internet, ale absolutnie nie ma to nic do rzeczy. Ten piękny obrazek dotyczy subiektywnej interpretacji rzeczywistości. Fakty również można interpretować, można się z nimi spierać, ale trzeba mieć konkretny kontrargument, dowód. Inaczej to jest zwykłe słowo przeciwko słowu, bez konkretnej metody pozwalającej określić, zdefiniować stan rzeczy. Na przykład, zakładając taką totalnie abstrakcyjną sytuację, że 70% 27-latków ma poważne problemy z masturbacją do własnego wizerunku. Sprawdzamy więc metodologię, czyli to, jak te badania były w ogóle przeprowadzone. Sprawdzamy, jaka była próba i inne technikalia. I jeżeli nie mamy absolutnie żadnych zastrzeżeń, nie znaleźliśmy nic w metodologii, co mogłoby budzić nasze wątpliwości, możemy uznać, że te badania albo statystyki są prawdziwe. Nie mamy
ani jednego powodu, żeby stwierdzić, że tak nie jest. Następnie kwestia interpretacji, też metodą naukową, czyli na przykład dociekamy do tego, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy, albo jakie mogą być następstwa. Ale jeśli nie potrafisz wskazać, że to nie jest wcale 70%, albo w jakiś sensowny sposób tego uzasadnić, to twoje wątpliwości są kompletnie nieuzasadnione. Jeśli ktoś tobie coś zarzuci, możesz mu udowodnić, że się mylił, a jeżeli dalej jest przy swoim, no to chyba trochę szkoda na niego czasu. Mi już trochę szkoda. Weźmy teraz głupie zdanie. Ja mówię, kocham Jezusa i bardzo lubię, jak są upalne dni, ponieważ lubię wychodzić z ludźmi nad wodę, opalać się i tak dalej. I okazuje się, że powstaje film, w którym człowiek przygotowuje się do obalenia mojego poglądu, co jest w ogóle zabawne. Przygotowuje przemowę, przygotowuje obrazki, robi montaż. Ciężko, kurwa, nie obalić moich słów, ponieważ mówi wprost. Jezusa nie ma, ponieważ tu masz, kurwa, fragment, że to jest kicz, kurwa, u ludzi udowodnili, nie ma czegoś takiego, czarodziej, pierdolisz, tak? A następnie, panie czarodziej, mówisz, że lubisz pan upały są złe, woda, kurwa, w rzekach wysycha, ludzie nie mają co pić, pierdolisz pan głupoty, niech pan tu zobaczy na wykres, na brak wody, przez ostatnie, kurwa, 5 lat umarło tyle i tyle osób, pan jesteś nikim. To nie była dyskusja o gustach, nie podpierałem się źródłami tylko po to, żeby udowodnić ci, że lody czekoladowe są lepsze od waniliowych, które lubisz. Wydawałeś się twardo stać przy swoich poglądach, przypiąłeś łatkę całemu pokoleniu, wiedząc, że śledzą cię tysiące osób, które prawdopodobnie ten pogląd powielą, albo utwierdzą się w już i tak własnym przekonaniu. Zamiast się przekrzykiwać, wolałem się po prostu oprzeć na obiektywnych źródłach, bo to nie był materiał o gustach czy preferencjach, tylko o stawianiu werdyktu. To zabawne, ponieważ ja zaznaczyłem pewne kwestie, mając konkretne osoby przed oczami, ale w życiu nie mówiąc ich imienia i nazwiska. No a wychodzi gość, który moje słowa interpretuje po swojemu. Jaki to ma, kurwa, cel? Następnie przedstawiam niektóre zjawiska, ci robili tak, a ci inaczej. Ja mam konkretnych ludzi przed oczami, ja nie mówię, że wszyscy, ale powiedz mi to, co mam ci z imienia i z nazwiska wytłumaczyć? Wideo, słuchaj, ten i ten robią tak i tak? No więc w sposób nieuprawniony uogólniasz, a jeżeli miałeś na myśli tylko jakąś małą grupkę osób, to w ogóle tego nie zaznaczyłeś i cały materiał wydaje się być nie mieć sensu. Moi drodzy, zostało mi zarzucone, że ja też nie daję wyników badań, skąd biorę i tak dalej. Po co? Przychodzisz mnie słuchać, to mam taką nadzieję, że wierzysz w to, co mówię. No i wszystko pięknie nam już się łączy w jedną całość. Wiem już, jaki typ odbiorcy najbardziej ci odpowiada. Ten, który nie kwestionuje, nie zaprzecza i nie zadaje pytań, bo a nuż mogą okazać się niebezpieczne. Pytam znajomych, którzy pracują w szkołach. Mówi, kurwa, na WF-ie ćwiczy 6 osób, reszta siedzi na telefonach pod ścianą. I to jest ten fakt, na który chciałem zwrócić uwagę. Nie, to jest szkoda po prostu. Przyznaj się, ty nawet nie czytałeś tego, co tutaj wkleiłeś. Po prostu wpisałeś coś tam znalazłeś, zauważyłeś jedno słówko, że nie ćwiczą i stwierdziłeś, że to wystarczy. Nie wierzę w to, co ty zrobiłeś. Wyraźnie w badaniu jest napisane, że wbrew potocznej opinii, że dzieciaki mniej ćwiczą, przynajmniej na zajęciach na WF-ie, badania nie wskazują takiej tendencji, nie ma badań, które to potwierdzają. Mowa jest o wyższej aktywności fizycznej w dni szkolne i niższej, kiedy nie ma tych zajęć. Te badania miały być niby potwierdzeniem twoich słów, a właśnie sam, na własne życzenie, z własnej woli sobie zaprzeczyłeś. I dobrze, jak ktoś, kurwa, ma trochę oleju w głowie, to wie, ile kiedyś było dzieciorów na świeżym powietrzu, na polankach, na huśtawkach, na placach zabaw. I wie, ile z tego teraz. Ha, ha, ha. No właśnie, wracamy do punktu wyjścia i stania przy swoim tylko i wyłącznie na podstawie tego, że mi się tak wydaje. A każdy, kto ma chociaż troszkę rozumu, to myśli identycznie jak ja. Fajnie to brzmi. No, zmienił się ten świat i to jest to, o czym ja mówię, że kurwa, fajnie było kiedyś. Ja nie mówię, że jest źle. Ale że mi, rozumiesz, się podobało kiedyś, że ta młodzież latała, my robiliśmy fajne rzeczy, czy mega popierdolone i głupie. No to kurwa, czemu tego nie powiedziałeś? Następnie też zaznaczyłem kwestię brania narkotyków, picia alkoholu. Mogę też panu wrzucić wykres, niech pan zobaczy, jak ilość spożywania alkoholu rośnie, dopalaczy i tak dalej. Ja wiem, że nie byli ludzie zawsze święci, ale tego jest teraz zdecydowanie więcej.
Podałbyś chociaż źródło i to, czego dotyczy wykres? Muszę zgadywać, że dotyczy rocznego spożycia alkoholu chyba. O, pewnie osób dorosłych, które urodziły się przed rokiem 2000. I druga rzecz, która również nie wiem, jak miałaby potwierdzić twoje słowa. W ciągu 14 lat spożycie na głowę wzrosło o 2 litry. Rocznie. Pokażę ci, że ilość alkoholu pitego w dzisiejszych czasach jest większa niż kiedyś. Pokażę ci, że ilość brania narkotyków i dostępność teraz jest łatwiejsza niż kiedyś. Pokażę ci, że ilość niećwiczących dzieciaków jest więcej teraz niż kiedyś. Nie ma więc tutaj niczego o narkotykach, osobach nieletnich, chociaż nie jestem pewien, czego dotyczy. Ani nie wynika z niego, że Polska zamieniła się nagle w melinę. A jeszcze w kwestii publikowania screenów i tak dalej w internecie znajdziesz co chcesz. Tak naprawdę jest masa syfu. Sam broniąc się, mój promotor mówi, tylko nie chcę linków z internetu, bo tam są bzdury. Hej, zdradzę ci sekret. Źródło informacji nie kończy się na Wikipedii. No hej, bo trzeba się nauczyć rozróżniać, co jest syfem, a co nie. Jeśli bierzesz badania, które są ogólnodostępne i zostały przeprowadzone jakby pod egidą państwowych instytucji pokroju CBOS-u czy GUS-u, to raczej nie masz się czym przejmować. Ja jestem człowiekiem wykształconym, moi bliscy są wykształceni. Wiem, ile mamy plusów z tego powodu. Nikomu to nie wyszło na złe, uwierz nikomu. To jest całkiem ciekawe, bo jesteś chodzącym zaprzeczeniem tego, co właśnie powiedziałeś. Tobie? Dzięki panu w pewnym momencie zleciała na mnie lawina hejtu. Dzięki panu ja już kilka razy miałem zasyfionego fanpage'a, przez co mój pracownik musiał zostać po pracy i po prostu to czyścić wszystko. Przynajmniej chłopak zarobił, bo musiałem wypłacić nadgodziny. Ludzie, jacy przyszli od pana na moją stronę robić mi syf, poniżać mnie, wyzywać, to są dzieci. Są ludzie dwa razy młodsi ode mnie. Wypowiedź tych ludzi to jest ty chuju, ty hipokryto, umrzyj, zrób to co magik, skocz z okna. Dla mnie, kurwa, takie gówniarstwo, serio, powinno mieć wyciągnięte konsekwencje, naprawdę. Wielokrotnie prosiłem o to, żeby nie oczerniać ani nie przekraczać granicy. Nie mogę brać odpowiedzialności za każdego, kto okaże się frustratem. Tak samo jak nie mogę mieć pretensji do ciebie, że od czasu do czasu jakiś dzban opublikuje coś niemiłego pod tym, co ja wrzucam. I takie kasowanie popieram. Sam banuję skrajne przypadki, ale już komentarze, które zawierały konstruktywną krytykę i wcale cię nie obrażały, nie musiałeś usuwać ani tych ludzi banować. Takie mnie coś suche dobiegły. Nie wiem, może nieprawda. Nie miałem poniżania jakiegokolwiek człowieka. Uważam, że każdy człowiek ma swój los, swoje buty i idzie sam. Prawda jest taka, że w słowach słyszysz to, co chcesz słyszeć. Nie, czarodzieju. Mówisz jedno, a robisz drugie. I nie da się tego zasłonić dystansem, czy nieodkryciem misternych, tajemniczych intencji, które są niedostępne dla nas głupich, krytykujących twoje słowa. Ja nie wiem, czarodziej. Nie wydajesz się aż takim głupim gościem, więc czy celowo kreujesz, stworzyłeś sobie taką fasadę?